Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na początek chciałbym o kilku kwestiach, które pojawiły się podczas debaty, ale także nawiązywać będą w jakimś sensie do pytań, które Państwo stawiali, za które serdecznie dziękuję i postaram się do nich odnieść. Następnie spróbuję odpowiedzieć na pytania szczegółowe we wszystkich tych przypadkach, w których będę miał trudności wynikające z tego, że nie wszystko być może udało mi się zapisać. Odpowiem na piśmie na Państwa pytanie, zwłaszcza w przypadkach szczegółowych, które się pojawiały, bo tutaj w tych sytuacjach szczegółowych warto, abyśmy mieli dobrą diagnozę, zwłaszcza, że tak jak Państwo wspominacie, często wynikają one po prostu z konkretnych zapytań podczas Państwa dyżurów. Otóż, proszę Państwa, to nie jest tak i nie można tak interpretować tego projektu, że Państwo poszukuje metody oszczędzania na świadczeniach dla osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście jest tak, że zawsze realizując najbardziej szczytne cele polityki społecznej, musimy się posługiwać pewnymi kompromisami pomiędzy tym, co oznacza realizację pewnych wartości, a możliwościami. Inaczej, jak doskonale wszyscy wiemy, a Wysoka Izba ze swoim doświadczeniem wie o tym najlepiej, zdarza się niestety, że brak odpowiedniej reakcji w odpowiednim czasie powoduje jeszcze większe dramaty, jeszcze większe trudności. Tak należy patrzeć chociażby na tę troskę o poszukiwanie rozwiązania, które zracjonalizuje wydatki publiczne, pamiętając także, proszę Państwa, i dziękuję, bo to padało i w wypowiedzi pani poseł Kochan, ale i pań posłów i panów posłów, że poszukujemy metodę na to, aby w jak największym stopniu zaopiekować się wszystkimi przypadkami, w których ta interwencja potrzebna. Problem polega na tym, że obecny stan prawny, który wcale nie powstawał jak gdyby z woli Wysokiej Izby, spowodował, można powiedzieć, przypadki, w których te wydatki są nie do końca racjonalne, bo na przykład brak systemowego rozwiązania polegającego na tym, że o prawie do tego świadczenia będzie decydował wywiad środowiskowy, powoduje, że opiekun mieszka w Szczecinie, natomiast osoba, którą się opiekuje, mieszka na przykład na Podkarpaciu. Mówiąc o działaniach, które chcemy podejmować, chcę podkreślić, że największy problem z rozszerzeniem zakresu podmiotowego powstał na gruncie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które z 2008 roku, które stwierdziło, że poza rodzicami osoby niepełnosprawnej o świadczenia pielęgnacyjne mogą się ubiegać także inne osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osoby niepełnosprawnej, zobowiązane do alimentacji na rzecz osoby niepełnosprawnej. Przypomnę, proszę Państwa, bo to jest istota. Cel ustawy uchwalonej w 2004 roku był zdefiniowany jako świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym. Ale pani poseł, tylko i wyłącznie chodziło o osoby, które rezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Konsekwencja, w roku 2004 roku z tych świadczeń korzystało 70 tysięcy osób. W roku 2012, ale ja nie dyskutuję, przepraszam bardzo, staram się dać argumenty. W roku 2012 to jest 220 tysięcy uprawnionych i wydatki, proszę Państwa, z 340 milionów w roku 2004 do 1,730 mld świadczenia razem z pochodnymi w 2012. Ja oczywiście zgadzam się i jeszcze raz chcę to podkreślić, że ten krok, który czynimy, jest w pewnym sensie taką racjonalizacją, która nie może zamykać drogi do tego, aby
poszukiwać systemu, który w większym stopniu i w lepszym stopniu będzie adresował, lepiej będzie adresował świadczenie. Bardzo ważnym wątkiem, który pojawiał się i w pytaniach, i w dyskusji, było rozróżnienie tych dwóch grup świadczeń, a jednocześnie dwóch grup uprawnionych. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego mówimy o pomocy osobom niesamodzielnym. Osobom do 25 roku życia objęliśmy także osoby, które na przykład z powodu podjęcia studiów, podejmowania aktywności edukacyjnej, zdarza się, że są dotknięte niepełnosprawnością. W tym przypadku ta interwencja musi być natychmiastowa i bez względu na jakiekolwiek kryteria. Nawet idziemy w kierunku zwiększenia tego świadczenia do 623 zł. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego, wychodząc z założenia, że są to osoby, które bardzo często mają inne formy zabezpieczenia, czy to zasiłki stałe, czy to renty, ponieważ ta niepełnosprawność zdarzyła się w okresie na ogół aktywności zawodowej, tutaj ta interwencja jest limitowana, starając się zapewnić dostęp do tego świadczenia na pewnych racjonalnych przesłankach, które, podkreślę, były od początku jak gdyby obowiązywania tej ustawy wpisane w logikę tego świadczenia. Nawiązujemy jak gdyby do idei, gdzie kryterium nabycia prawa do niektórych świadczeń było kryterium dochodowe. Chcę, odnosząc się do propozycji złożonej przez panią poseł Mazurek, podkreślić, że możliwość podwyższenia tego świadczenia i weryfikacji kryteriów następuje na skutek co trzyletniej weryfikacji. W 2015 roku miejmy nadzieję, że będzie można pomyśleć o podwyższeniu tego świadczenia. Ma pani poseł pełną rację, niestety nie zawsze są weryfikowane, ale miejmy nadzieję, że w 2015 roku pojawi się ta przestrzeń i perspektywa. Wreszcie ten okres przejściowy, niesłychanie ważny, wychodząc z założenia, że nie możemy z dnia na dzień zmienić się gdyby statusu także materialnego osób, które mają uprawnienia do tych świadczeń, przyjęliśmy stosunkowo wysokie, biorąc pod uwagę, długie vacatio legis, które do połowy roku gwarantuje wypłatę świadczeń. Oczywiście zawsze można dyskutować, co z osobami, które będą miały trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Pamiętajmy jednak, proszę państwa, że w naszym systemie krajowym, jest to wspólny dorobek tej Izby, funkcjonuje szereg instytucji, takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc społeczna, to, co się dzieje na rynku pracy, wreszcie system świadczeń, którymi możemy wspierać te osoby. Odnosząc się do tych pytań bardziej szczegółowych, zwróciłbym przede wszystkim uwagę na to, że kolejnym etapem prac, które rząd zamierza podjąć, jest dobre zdefiniowanie szczególnie opiekunów dzieci, którzy opiekują się nad dziećmi niepełnosprawnymi. Chcielibyśmy, aby pójść w kierunku powiązania orzeczenia o niepełnosprawności z identyfikacją świadczeń i usług rehabilitacyjnych, ale i opiekuńczych, i w ten sposób, także zawężając i ściśle definiując tę grupę i zadania, które powinny być realizowane, pomyśleć o podwyższeniu tego świadczenia. Myślimy także o tym, choć jak pani poseł
wie, nie jest to takie proste. Chcemy, aby umożliwić częściową aktywność zawodową osób sprawujących opiekę, bo wiemy, jak ważne jest, nie chcę powiedzieć promowanie, ale de facto sprowadza się to do budowania większej zaradności, ale i zabezpieczenia na rynku pracy. Natomiast no, tutaj nawiązałem już po części do pytania pani poseł Bańkowskiej o kryteria świadczeń rodzinnych, podkreślając, że te kryteria wprowadzone były od początku, jak gdyby funkcjonują systemowo w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jeśli pytanie dotyczące pana posła Dobrzyńskiego, rodziny zastępcze, spokrewnione i niespokrewnione. Różnica oczywiście wynika z obowiązku alimentacyjnego, który dotyczy rodzin zastępczych spokrewnionych, ale chcę też powiedzieć, że systemowym rozwiązaniem jest z kolei większe wsparcie dla rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Stąd należy rozróżnić te dwie sytuacje. Pan poseł Szwed pytał o prawo do świadczenia, aktywność zawodową. No, tutaj chcielibyśmy liczyć na to, że także poprzez instrumenty rynku pracy będziemy promować nowymi instrumentami także powrót na rynek pracy osób, które w związku z wychowaniem, a więc także sprawowaniem opieki nad dziećmi, powracają na rynek pracy. Co do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, to był dość istotny problem dyskutowany i na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i na zespole. Rzeczywiście rozstaliśmy się z pewną różnicą poglądów. Chcę powiedzieć, że minister pracy i polityki społecznej od początku starał się i we wszystkich przypadkach nowelizacji stara się o zapewnienie tych 3% na obsługę administracyjną związaną z wprowadzeniem nowego świadczenia. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że ta ustawa wprowadza także możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, rodzinnego, pomocy społecznej, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu stwierdziła, że tutaj mogą pojawić się dodatkowe koszty. My będziemy sprawie się przyglądać i jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy próbować interweniować. Jeśli mówimy o tym wyroku Trybunału o specjalnym zasiłku opiekuńczym, chcę podkreślić, że w ustawie znalazł się szczegółowy zapis przyznający współmałżonkowi w związku z opieką nad niepełnosprawnym małżonkiem prawo do specjalnego zasiłku macierzyńskiego. No, przepraszam, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pewnie nie i w związku z tym w tych pytaniach szczegółowych zobowiązuję się do tego, że prześlę tę odpowiedź na piśmie. Chcę bardzo podziękować za te wszystkie pytania i jednocześnie jeszcze raz podkreślić, że te działania, które podejmujemy, które mają na celu racjonalizację tego systemu, jednocześnie nie kończą prac nad doskonaleniem form opieki i wsparcia osób, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Dziękuję bardzo.